Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 31 sierpień, ostatni dzień wakacji jak dla mnie, bo wrzesień to już dla mnie nie wakacje, więc ostatni dzień wakacji, no i lecimy z analizami. Na początek pamiętajcie, że wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, jest tylko moją analizą techniczną. Nie opieram się na wróżkowaniu, wyciągam z analizy informacje, wyznaczam strefy popytowe, podażowe, pod nie zagrywam, zabezpieczam. Również poruszam się na rynku strategiami bardziej takimi pasywnymi. Jeżeli chciałbyś poznać moją metodologię, moją strategię, moje zarządzanie kapitału, moje ruchy, to zapraszam, link w opisie. Lecimy sobie, słuchajcie, na pewno tutaj AMD wleci, tutaj Kacperok. Cześć Krzysiek, bo tak w ogóle się zatrzymałem na tym komentarzu. I tak sobie to spojrzałem też na AMD. Czy są jakieś spółki związane z elektroniką, prócz Nvidia, AMD, Qualcomm? No na przykład Intel też również procesory, prawda? Jeszcze była fabryka półprzewodników, w tą co Warren Buffett, tylko kurczę, wypadła mi nazwa. Na Polsat Cyfrowy sobie spojrzymy, czy jest szansa na analizę Polsatu Cyfrowego. Jest, ok. I też wam coś pokażę, czegoś nauczę, może nowego też. I słuchajcie, Virgin Galactic, to jakoś mało popularne, to nie. PKP Cargo sobie spojrzymy, mówili, że Mara na tym kanale, więc podbijam pytanie o tego mimpa ostatniego i czy wróci, czy co tam się dzieje. To do wróżki pytanie, to nie do mnie. Jakbyś technicznie chciał spojrzeć, czyli jakiś punkt wejścia, wyjścia zrobić, to tak, ale to co zrobi jakaś akcja, to ja nie wiem tego, no jakby skąd, prawda? Skąd ja mam to wiedzieć, prawda? Ja się poruszam na podstawie analizy, słuchajcie, na podstawie informacji, więc... Jeżeli na marze była strefa popytowa, odbiło, to ja mogę mieć plan ewentualnie rozegrania, czyli wejścia, wyjścia, a co zrobi, to nie wiem, więc to nie pytanie do mnie. To nie pytanie do mnie, słuchajcie. Cyfrowy Polsat. Wlatuje cyfrowy Polsat. Pierwsza strefa popytowa była to 12. Czy mamy tu reakcję ze strefy popytowej? No mieliśmy, jakąś tam mieliśmy reakcję ze strefy popytowej, czyli słuchajcie, małą, bo małą, ale jakaś tam była. Natomiast no cofnięcie, wybicie dołka, no jasne, to jest właśnie ta informacja, prawda? Jasna informacja, że nie chcemy tego rozgrywać już dalej, ok? I teraz słuchajcie, następna jest 16, bo tutaj reakcji nie było, czyli nie było żadnej trójki, nie było żadnej korekty, tu jest ta 16 i tą 16 warto grać. I tutaj małe ale. 16 ma ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, 4% strefa ma. 4%, prawda? Czyli stop lossik dość duży. I teraz słuchajcie, w przypadku 12, prawda? Jeżeli ta strefa na 12 miała tych procentów też 4,30, to ja nie mogę pod trade takiego dużego stop lossa robić. Znaczy mogę, ale po co? Prawda? Po co? I słuchajcie, wtedy jeżeli mamy dużą strefę, to mierzymy sobie z mniejszego impulsu, ok? Tylko też trzeba wiedzieć jaki impuls. Kurczę, no właśnie. To też trzeba wiedzieć, jaki impuls, ale gdybyście już wiedzieli, jaki impuls, prawda, no to słuchajcie, doprecyzujemy sobie wejście, czyli tą 16, czyli tutaj byłby to pierwsze otwarcie pozycji i tutaj mógłby być już, słuchajcie, stop loss pod tym dołkiem, czyli zobaczcie, stop loss diametralnie nam się zmienia, ponieważ to głębokie zejście było i mielibyśmy tu ledwo 0,30 stop lossa. Pod tym dołkiem, tak? No bo jakby tutaj, jeżeli jest ta pierwsza reakcja i tak cofamy się, wybijając ten dołek, a patrząc na to, ta strefa jest, słuchajcie, głęboka, znaczy głęboko zjechaliśmy w tą strefę, no to nie ma sensu siedzieć w pozycji. To jest właśnie ta informacja, którą ja wyciągam, prawda, z wykresów. I mamy następną strefę 16. Tu jest akurat sytuacja prosta, bo nie trzeba się za wiele zastanawiać nad impulsem. Po prostu wystarczy z tego impulsu, który tutaj się teraz buduje, zmierzyć to zewnętrznie i... Tom 4% stop loss, ok, będzie, słuchajcie, dużo, możemy zawężyć nasz ruch tutaj na wejście. I teraz zobaczcie, jeżeli cyfrowy Polsat już by nie wybił szczytu, bo oczywiście jak wybije szczyt, to się będzie to mierzenie przesuwać, prawda, wraz z rosnącym szczytem. Ale gdyby nie wybił tego szczytu, to ja nie muszę tu wchodzić na 12, 19, 15, tylko ja sobie wejdę dokładnie tutaj na 12, 78. To będzie ta moja strefa, w tej strefie ta strefa będzie popytową strefą. Tu jest jeszcze 2058. Dla takich małych ruchów może być niestety ona brana pod uwagę. Ok, więc tutaj bym jeszcze to 2058 sobie zaznaczył. No i zobaczcie, w tym przypadku tu jest
0,47%, ok, a tu mamy 0,72%, czyli ogólnie jeden z groszem stop loss. Stop loss na jeden, tylko najpierw trzeba wejść w tą pozycję i zobaczyć, jak się zamknie świeca, bo to też ważne, bo czasem lekko nadbijamy strefę, leciutko, i dopiero idziemy, prawda? Więc to tak też nie można od razu wejść i od razu stop lossnąć. Czyli trzeba mieć awaryjnego. Ale to tak mówię, gdybyście chcieli nauczyć zarządzania takimi pozycjami, czy jak zarządzać takimi pozycjami, jak je otwierać, to również link w opisie, tam jest na kursie dosłownie wszystko. Więc słuchajcie, strefa 12,84 bardzo mała i ta 2,058, 12,610, ale gdyby się zmienił szczyt, podkreślam, to trzeba zmienić mierzenie. I to są strefy popytowe, które, uwaga, będę grać. Czyli też będę to rozgrywać, słuchajcie. Jeżeli tutaj się nie obroni, no to kolejny poziom, słuchajcie, bo to jest jedyna korekta, z której możemy tutaj pobierać pomiary, ok? A więc jakby to jest ta jedyna, słuchajcie, ten jedyny impuls. To kolejny poziom dopiero, słuchajcie, na 11 zł, ale opłaca się mimo wszystko to grać, słuchajcie. Fundamentalnie wygląda to dobrze i wyniki finansowe też wyglądają dobrze. Tam mała strata jakby, ale wszystko wygląda ok tam na tej spółce. Więc tu nie wiem, czemu takie, słuchajcie, jakby spadki duże. Natomiast to jest mało ważne, bo spekulacja i tak tutaj wygra, więc spadki spadkami, a spekulacja spekulacją. Więc słuchajcie, dlaczego warto to rozgrywać, tego cyfrowego Polsata? A może dlaczego warto się zastanowić? Oczywiście nie jest to porada, natomiast dlaczego w mojej opinii warto, ja będę to rozgrywać? Bo słuchajcie, miejsc na wejście jest bardzo mało. Czyli ogólnie rzecz biorąc, tylko to wejście zostaje, te dwa malutkie wejścia tu zostają i później dopiero to wejście na 10 zł. Gdzie to na 10 zł to już jest minimum, ok? Dlatego nawet jeżeli ja tu stracę 2% stop lossa, czy 3% stop lossa, prawda? Czy nawet ustawię sobie całą strefę 4%, chociaż tak nie będę robić, ale gdyby, to słuchajcie, to jak tu mi się nie uda, to potem tutaj przytraduję, prawda? Któraś z tych stref da ładną korektę w górę, ok? Albo tutaj już ta, albo taka skrajna wyprzedaż, czyli tutaj ta. Więc w związku z tym tak naprawdę są 1, 2 lub 3 szanse na rozegranie tego. Mówię o ładnej korekcie, która, no, zysk do ryzyka jest tutaj na naszą korzyść, ok? Czyli mało ryzykujemy, a jakby ten potencjał zysku jest duży, tylko trzeba tym się interesować i to rozegrać, tak? Czyli jeżeli ja sobie już planuję tutaj rozegranie i to rozegranie mi tu nie wyjdzie, bo nie będzie tych informacji, że tutaj ten popyt jest, co można też łatwo poznać, prawda, i w porę się zreflektować, no to dopiero będę mieć tutaj drugie wejście, prawda, w związku z tym mam tylko dwa wejścia, tu mnie tylko dwa wejścia interesują, a zobaczcie na ten wykres, wykres jest pionowy, pamiętajmy, żeby nie ulegać emocjom, bo zawsze po, jakie by to nie były spadki, zawsze przychodzi odreagowanie, czyli zawsze pozytyw, po deszczu zawsze wychodzi słońce, prawda, więc tutaj pamiętajcie o tym, bo to jest dla mnie gorące, dla mnie robi się to gorące, słuchajcie, dla mnie się to robi gorące, więc na pewno tutaj będę, tylko tak jak mówię, najpierw musi się jeszcze ten impuls tutaj wykończyć. Gdybym miał tutaj coś przeanalizować z tego wykresu, to bym wziął sobie tylko to powtórzenie tej korekty, ok, czyli dokładnie jakieś tam 14 zł odreagowanie teraz, prawda, jakieś 14 zł, wtedy oczywiście, jeszcze raz podkreślam, te strefy się zmieniają, które wyznaczyłem, czyli trzeba będzie po tym impulsie wziąć nowe strefy. Jeżeli strefa będzie na przykład przed tą główną strefą, to bierzemy tą główną strefę i koniec tej strefy, a potem 1,618. Okay. Przepraszam, się zakrztusiłem. Także bardzo fajne i łatwe do rozegrania. Słuchajcie, bardzo fajne i łatwe do rozegrania, więc alarmy ustawione, no ja tak cały czas na bieżąco codziennie sprawdzam, ale mimo wszystko też sobie alarm jeszcze tutaj, gdybym jednak gdzieś zapomniał, no to alarm ustawiony, słuchajcie, na cyfrowym Polsacie, no i petarda może być fajna, fajna petardka może być z tego. Jak nie tutaj, no to tutaj. W tych dwóch strefach myślę, że w końcu jakąś dużą korektę zrobimy, przynajmniej taką, czyli powtórzenie to korekty, tylko że tu było 27%, a jak sobie weźmiemy to powtórzenie korekty, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, nawet do 0,9 z tego poziomu, prawda, to nie jest już 29%, tylko z tego niższego poziomu to jest
29%. 29-30%. No to ten, to okej, okej, no to nie. To mimo wszystko jeszcze nie spadliśmy jakoś mocno. Dobra, myślałem, że to będzie procentowo dużo więcej. No dobra, no to przynajmniej 30% jest do zrobienia, tak? Czyli jakiś pierwszy TP na 29-30%. Czyli jak najbardziej myślę, że też warto to rozegrać będzie. No, oczywiście stąd byłoby dużo więcej, więc ja sobie jeszcze zmierzę, jakbyśmy do tych 10 się doczłapali mimo wszystko. No to tutaj, słuchajcie, no też 34-37, okej, dobra, no to taka perspektywa 30% tu jest. Aczkolwiek ja tutaj nie będę się tak profitować, to od razu mówię, będę grać po prostu dalej z trendem, okej, czyli ogólnie rzecz biorąc, najgorsze to może taki boczniak być, więc może i ten w sumie ten pierwszy take profit byłby dobry, a potem gdzieś na korekcie to jeszcze pomyślę, ok? Bo na razie mam plan wejścia, natomiast plan wyjścia zrobię w międzyczasie, jak będzie już tam reakcja, ok? Więc tak jakby pomyślę nad tym, gdzie ewentualnie z tego będę wychodzić. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, bardzo fajne. PKP mówiłem? Chyba tak. Albo nie? Więc weźmy sobie jeszcze PKP Cargo. I tak, słuchajcie, jaką mamy tu informację? Prawda? Te PKP Cargo, tak jak mówiłem, dam wam cynk, jak będę tradować, bo strategię gram tutaj na PKP, ale to jest strategia. Tak napisałem, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Strategia to nie trade, ok? Więc tutaj, tak jak mówiłem, będę się powtarzać. Przed OPDEC-iem nie zajmuję pozycji, czyli dla mnie zbyt ryzykowna sytuacja. No i jakie informacje dostaliśmy? Mieliśmy podwójne dno, mieliśmy jak najbardziej ładny wystrzał, ale informacja jest taka, że rynek nie ma nawet siły, PKP Cargo w tym przypadku, nie ma nawet siły, słuchajcie, tego podwójnego dna rozegrać, co bardzo fajnie by się tutaj złożyło, bo tutaj mieliśmy też strefę, prawda, z jakiegoś tam mierzenia, które sobie mierzyliśmy. Nie mówię, że się jeszcze to nie zbuduje tutaj do tej strefy, ale informacja na razie płynie oczywista. Brak zainteresowania, brak popytu, co też widać w sumie po wolumenach, prawda? Też widać po wolumenach, więc słuchajcie, jak nie będzie komu już to tutaj, może nawet mała dystrybucja tutaj jakaś jest przed jakimś głębszym spadkiem, no to te strefy niższe będą zaliczone. Natomiast nie ma się co martwić, bo ogólnie PKP, słuchajcie, dla mnie petarda następna. Dla mnie następna petarda i nawet ten spadek, gdyby tutaj był ostry do 12 zł czy 11 zł, dalej petarda. Okej. Tylko trzeba tu mądrze wejść w to, prawda? Albo strategię rozegrać. Na strategii, że tak powiem, w strategii jest to łatwe, natomiast w tradzie poinformuję, gdzie takie wejście, słuchajcie, jakieś fajne. Będzie. Dobra, trochę przedłużyłem, słuchajcie, więc ACG, AMD jeszcze miałem spojrzeć, kurczę, dobra, jeszcze tego AMD spojrzymy. Mówiłem od początku AMD i nie spojrzałem na AMD, więc szybciutko lecimy sobie na AMD, słuchajcie, tu sytuacja jasna, zrobiliśmy, AMD też się interesowałem, słuchajcie, mocno, jak było na dnach tutaj, tu też na grupie apelowałem, zobaczcie, gdzie jest Google, gdzie jest Amazon, gdzie jest AMD, gdzie jest Nvidia i wiele, wiele innych rzeczy, więc teraz tak, patrząc technicznie, no to już sobie szybciutko to pomierzymy. To, co na pewno, no to mamy tutaj na, słuchajcie, dobra, najpierw sobie pomierzmy, bo falowo to wygląda na trójkąt się budujący. Mamy 618, czyli jakby tu klasycznie. Tu zrobię sobie jeszcze pomiar, słuchajcie, z tego miejsca, czyli mamy tutaj, nie doszliśmy, dobra, okej. I zrobię sobie pomiar z tego miejsca, zobaczę, czy się tutaj coś klastruje, 2058, też tam się klastrowało, spoko, czyli tak naprawdę tutaj też taka słuchajcie, sugestia, żeby to 2058 rozgrywać, jeżeli mamy 618, to jednak brać pod uwagę też to 2058, prawda? Taka mała sugestia. 608 i teraz tak, w trendzie wzrostowym strefa może być lekko nadbita. To nie jest to samo, co w trendzie spadkowym. Tutaj może nie dopowiedziałem wcześniej, prawda? Czyli w trendzie spadkowym strefa musi być idealnie zaliczona, nie może być nadbita, chociaż nieraz się zdarza, ale
jak gramy tylko pod korektę, to to nadbicie jest i potem góra. Natomiast jak gramy pod jakiś większy ruch, już koniec jakby spadków, no to strefa nie może być nadbijana. Tutaj mieliśmy do czynienia z AMD z takim nadbiciem. Czyli to jest ogólnie, słuchajcie, taka na przyszłość jakby wskazówka, że po korekcie będziemy dalej atakować. Ponieważ tu była siła. Tu była siła, to, że tu robimy korektę, to jakby normalne, ale ta siła tu była, ok? Czyli tą 618 przełamaliśmy. Motyw z 618 wychodzi jasny. Jeżeli tą strefę przebijemy, następna, no wybicie szczytu tak naprawdę. Tak naprawdę wybicie szczytu. I teraz słuchajcie, to co ja bym tutaj widział, to trójkąt, ok? Czyli korekta ABC, trójkątna, pod ostatnią falę. Czyli jeszcze jedna fala w górę wybijająca szczyt. I tu uwaga, bo ta fala to może tylko nadbić szczyt lekko, prawda? Więc tutaj jak się zrobi taki trójkąt, to najgorzej co może być. Gdyby wybiło dołek, no to lepiej, bo ABC mamy, prawda? Wtedy lepiej, ale do wybicia dołka, no to wątpię. Szczerze mówiąc, wątpię. W związku z tym będzie tu raczej trójkąt, czyli ten ruch się jeszcze pogłębi troszkę na AMD, albo mógłby się pogłębić na AMD. Wtedy byśmy mieli po prostu korektę A, B. No i teraz jesteśmy w tej fali C. Fajnie byłoby tu głębiej troszkę zjechać, mimo wszystko. Już sobie pobierzemy to wewnętrznie, słuchajcie, jak to działa. Jak to działa, jak to się zachowuje tutaj i jakie strefy, oczywiście wszystkie strefy, które tutaj jakby 38, była pierwsza reakcja, jest druga reakcja i teraz słuchajcie, jeżeli tutaj była pierwsza reakcja, tu jest druga reakcja, to czary mary hokus pokus po przebiciu tego dołka, ale musi się świeca tu zamknąć poniżej, liczymy się z kolejnym spadkiem, czyli nie ma tu już, że tak powiem, a odbije, nie odbije, tylko trzeba się liczyć z kolejnym spadkiem do następnej strefy. I tutaj byłoby idealnie, gdyby ta 618 no, jest zaliczona tu i gdybyśmy jeszcze od dołu zaliczyli tą 618. Ideolo, słuchajcie, ideolo. Czyli przy okazji byśmy zrobili fajny trójkącik, tylko tu musiał być dość agresywny spadek. No w zasadzie wystarczyłby w tym trendzie, tak? Czyli gdybyśmy sobie tutaj w sumie ten kanał tu zrobili, no to wystarczyłoby, żeby sobie płynął w tym trendzie do października, listopada. I byłoby spokój, zajebiście byłoby. I tutaj tą 618 bym obserwował jako strefę popytową. I tym samym mielibyśmy odhaczony trójkącik. Okej. Okay. Tym samym mielibyśmy odhaczony trójkącik A, B. C. Tutaj później byśmy doprecyzowali, gdzie takie wejście można zrobić, bo tu trzeba poczekać oczywiście, jak się wykres troszkę namaluje, o ile będziemy spadać, bo tutaj jakby nie było, na razie strefa popytowa działa, bo jest pierwsze odbicie, przetestowanie i robimy z drugim. Ale tak jak mówię, jak się zamknie tutaj poniżej, no to niższe poziomy będą. I teraz słuchajcie, bierzemy sobie dokładnie ten moment, wyznaczamy sobie gdzieś tutaj, powiedzmy luty, że będzie to wybicie, czy gdzieś tutaj okolice, ok, i co robimy? Robimy sobie mierzenie zewnętrzne, ciach, i mamy 1,272, czyli target docelowy dla kolejnej fali wzrostowej to byłyby okolice 190, nie, przy 190 bym tutaj profitował, na spokojnie, dalej bym tu nie grał, co daje nam, słuchajcie, gdyby tutaj doszło, ja mówię, jakby się ten scenariusz wypełnił, to nie jest tak, że on tak będzie, to 126%, prawda? Czyli gdybyśmy tutaj przełamali, bo na chwilę obecną jest tu strefa popytowa, podkreślam, prawda? Gdybyśmy to przełamali, słuchajcie, no to ta 618, bo tu też 0,5 może być zaliczona, jakby nie było. Tu jest wcześniej jeszcze strefa 0,5, więc to też trzeba by tą strefę obserwować, ale taki ten trójkąt trochę koślawy byłby. Natomiast tu byłoby pięknie technicznie. No i słuchajcie, jak traderzy by zauważyli ten trójkąt, jeszcze plus tą 618, no co myślicie, żeby zrobili? No będą grać pod to, prawda? Jakby tutaj nie ma zmiłuj. Więc to wygląda zacnie. Zacnie to wygląda, słuchajcie. Bardzo to zacnie wygląda. Jeszcze tutaj sobie zmierzę, słuchajcie, tą 1,272 nadbite, super. Czyli jest jakby taki mały sygnał, że mimo wszystko ten trend może się tu jeszcze rozwijać w dół. Zajebiście. Gorsze jest to, że tu jest 2,058. Ok, to jest troszkę gorsze, bo 2,058 by się tu zgrywało z 0,5. Dokładnie, na 0,5. Więc tu jeszcze, słuchajcie, tą malutką strefę popytową jeszcze bym tutaj zobaczył, czy tutaj się stąd nie zacznie to budować, bo jest taka możliwość, ale to też trzeba porównać z danymi makro, jakby tutaj, co się dzieje ogólnie rzecz biorąc, jakie nastroje na rynkach, prawda? Czym gorsze, tym lepiej, pamiętajcie. Dobra, tyle, więc AMD wygląda super. Jeżeli spadnie, to będzie wyglądał super, jeżeli nie spadnie, no to zasięgi tak do $190, ale jakby tutaj, słuchajcie, no
okazja lepsza byłaby, gdyby to jednak tam jeszcze pierdykło do tych stref popytowych. Dobra, tyle, kończę, bo się przedłużyło. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Napiszcie w komentarzu, co przeanalizować. Czym więcej komentarzy, tym szybciej chce mi się nagrywać. Więc jakby proszę o komentarze. Dzięki, trzymajcie się, hej.